Dzisiaj pokażę przebieg demontażu przekładni głównej z prasy SIPMA Z224. Na wstępie upuściłem olej z przekładni. Odkręcę tutaj 11 śrub M12. Tutaj producent przewidział dwa otwory gwintowane. Służą one do tego, aby wkręcić śrubę M10 i tą pokrywę odsunąć od przekładni, jeśli by ona przywarła. Podobne rozwiązanie z takimi gwintowanymi otworami jest również stosowane w pompach próżniowych. Odkręciłem już większość śrub. Pozostawiłem w górnej części dwie śruby, które zostały poluzowane. Umożliwiło mi to w dolnej części odchylenie pokrywy. I teraz olej sobie swobodnie ścieka. Ze względu na dużą masę elementów opuściłem przekładnię na posadzkę, aby mi nie wysunął się wał główny z przekładni. Luzuję śruby. Tak wygląda wnętrze przekładni. Ogólnie jeśli chodzi o eksploatację prasy, należy dbać o dokręcenie tych 11 śrub od przekładni, aby nie spowodować uszkodzenia koła talerzowego i wału atakującego. Tutaj ten element na niczym się nie trzyma. Dosyć sporo on waży. Tutaj uzyskujemy dostęp do pierścienia uszczelniającego zabitego w obudowę. Jeszcze spojrzenie na wał główny. Jest on osadzony na dwóch łożyskach stożkowych. Ten pierścień, to koło talerzowe, jest przykręcone na kilku śrubach. A tak prezentuje się wnętrze przekładni. Tutaj z wałem atakującym. To jest bardzo podobne rozwiązanie jak w mechanizmie różnicowym, na który trafia napęd ze skrzyni biegów. Tutaj ten wał ma na łożyskach tutaj wewnątrz dosyć duży luz. Działam dalej z demontażem. Zsunąłem tą tarczę. Jest ona na wieloklinie. Za nią znajduje się 6 takich talerzyków z taką piastką. One odpowiadają za docisk. Tutaj rozbezpieczyłem podkładkę. Są dwie nakrętki, które należy odkręcić, by kontynuować pracę dalej. Wkręciłem dwie nakrętki. Pomiędzy nimi znajdowała się podkładka zabezpieczająca. Za nakrętkami była tuleja. Ściągnąłem tutaj jeszcze o-ring z wału. Już teraz mogę wepchnąć do środka wał główny z przekładni. Tak się on w całości prezentuje. Tutaj jeszcze można odkręcić te kilka śrub. Tutaj jeszcze są otwory
takie gwintowane do demontażu tej tulei, w której są osadzone łożyska. Odsuwa tuleje z łożyskami. Tak wygląda tuleja po demontażu. Tutaj zazwyczaj są dwie podkładki dystansowe. A teraz jeszcze zaglądnijmy do wnętrza przekładni od strony tutaj, z której wchodzi napęd. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do oceniania i komentowania. Pozdrawiam.